Dobra robota, śmiertelniku. Wszystko jest w porządku. A Orhendor krąży po arenie. Jego zdrada zostanie ukarana. A twoje posłuszeństwo nagrodzone. Ktokolwiek przeżył, dotknięci są jedynie naczyniami mojego błogosławieństwa. Będzie się ono rozprzestrzeniać przez dotyk ich i mój. Inny nadzorca zastąpi Orhendora, gdy nadejdzie pora. Na razie wszystko jest oczyszczone i uporządkowane. Idź, odszukaj swe przeznaczenie. Będę cię obserwować. Być może jeszcze się spotkamy. Po wszystkim. A mimo to robisz, co ci każę. Zastanawia mnie, dlaczego. Przyjmij ład oraz niełatwą prawdę, śmiertelniku. Bywaj. Czym mogę ci służyć? Szybkiego polowania. Skały i miny. Rozpadliny i kryjówki. W takich miejscach najłatwiej spotkać pustelników i fanatyków. Thank you.
Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie i z podwójnymi odsetkami. Wiem, że tak. Ale skąd miałem wiedzieć, że ładunek zostanie zrabowany? Następnym razem nie rozpowiadaj swoich planów, a nic się nie stanie. Co? Masz na myśli, że rabunek to twoja sprawka? Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Słuchaj, Szadr, to ostatnie ostrzeżenie. Zapłać albo... Interesuje mnie wyłącznie złoto. Reszta to twój problem. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Co? Czego chcesz? Tak, Hofgir przygarnął mnie, gdy przybyłem do pękniny jakieś 10 lat temu. Od tamtej pory uczy mnie wszystkiego, co wie. Konie to całe moje życie. W rodzinnym gospodarstwie w Hammerfell pomagałem w ich hodowli. Może kiedyś zdołam otworzyć własną stajnię, ale pewnie potrwa to dłużej niż myślałem. Jestem komuś winien sporo pieniędzy i wydaje mi się, że zostałem oszukany. Nie mam pojęcia, co zrobić. Udało mi się dogadać ze stajnią w Białej Grani, żeby sprzedali mi uprząż i rząd koński. Zadłużyłem się u Sapphire, by zapłacić za dostawę towaru, ale został on po drodze skradziony. Teraz Naprawdę? Ach, dziękuję. Uważaj na Sapphire. Obraca się w podejrzanym towarzystwie. Posłuchaj mojej rady. Nie słuchaj tej gadaniny o rzeźbiarzu twarzy z wyszczerbionej bani. Z tego, co słyszałem, to raczej rzeźb... Ludu pękniny! Usłysz me słowa. Powrót smoków to nie przypadek. To tylko jeden ze znaków. Znaków pokazujących, że Mara jest niezadowolona z waszego ciągłego pijaństwa. Wiedziałam, że ten durny dzieciak spróbuje wymigać się od długu. Słuchaj, to naprawdę proste. Pożyczyłam mu trochę złota, a on obiecał je zwrócić. A teraz twierdzi, że nie ma grosza przy duszy i tyle. Z pewnością się zgodzimy, że należy tym ludziom uświadomić, jakiego chaosu są źródłem. No, dobrze, dobrze. Chyba dostatecznie dużo zarobiłam. Nie ma sensu tracić więcej czasu na grożenie stajennemu. Powiedz Szadrowi, że nie jest mi już nic winien. Mam nadzieję, że jeszcze na siebie wpadniemy. Nie wykopujemy cię. Po prostu zostaw kazania w świątyni i pozwól nam grzeszyć w spokoju. Niech spłynie na ciebie łaska Mary. Powróć bezpiecznie na jej pełnym ju... Jak mogę ci pomóc? Nigdy jest napchana, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś, co? Przejmuję się tym, co dzieje się w tym mieście. Twierdzę, że kasę masz, ale ani złamanego septima zarobionego uczciwie. To widać. Musisz się chronić. I tu się, chłopcze, mylisz. Bogactwo to moja branża. Chcesz go zasmakować? Mam małą robótkę, ale potrzebuję jeszcze jednej pary rąk. A w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. Prosta sprawa. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Mikstury, egzotyczne składniki, wszystko, czego dusza. Pewien jegomość chce, aby na dobre wypadł z interesu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Dobrze więc. Przyjdź do mnie, kiedy się przygotujesz, a zaczniemy. Ja jestem gotowy, a ty? Daj tylko znak. Witaj w pękninie, domu gildii złodziei. Jak sami złodzieje. Znasz wojowników z Hammerfell? Mają zakrzywione miecze. Udało się
Na 8 bóstw! Naprawdę dała się namówić? Nie wiem, co powiedzieć. Nie miałem pojęcia, że kogokolwiek w pękninie obchodzi mój los. Posłuchaj, trzymałem to na czarną godzinę, ale chcę ci to ofiarować. Wydawało mi się, że może się przydać, jeśli Sapphire po mnie przyjdzie, ale teraz już się nie mam czego obawiać. Lepiej już pójdę. Dzień dobry. Dobrze. To miejsce przyprawia mnie o ciarki. Słyszałam. Historia polowania na wielkie. W porządku, zobaczmy, co tam masz. Niemożliwe. Ty... udało ci się przejąć jego duszę.